Z niewielkim zainteresowaniem spotkała się kolejna innowacyjna metoda sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Suwałkach. Chodzi o sprzedaż przy użyciu telefonu komórkowego. Pierwsza możliwość nabycia biletów taką drogą pojawiła się w Suwałkach rok temu. Zakup biletu wymagał od pasażera posiadania nowoczesnego telefonu z dostępem do sieci. Okazało się, że z systemu korzystał znikomy odsetek pasażerów. W pierwszych miesiącach drogą telefoniczną PGK sprzedawało zaledwie kilkadziesiąt biletów. W związku z tym wiosną bieżącego roku miasto wdrożyło nową metodę o nazwie Call Pay. W tym wypadku połączenie z siecią jest zbędne, a pasażer kupuje bilet po wybraniu odpowiedniego numeru telefonu i wysłuchaniu odpowiedniej instrukcji. Chodziło o ułatwienie procedury, wyjaśnia Adam Kacprzyk, kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej. Call Pay wydaje się łatwiejszą formą, ponieważ tutaj można oprócz wejścia na stronę internetową, można zadzwonić po odpowiedni numer telefonu, które też są w informacji, i poprzez dalsze działania, które pokazują się na ekranie komórki, postępować do momentu zakupu biletu. Okazuje się jednak, że łatwiejsza metoda też nie zyskała wielkiej popularności. Nowy system generuje przychody rzędu 30 zł miesięcznie. Z informacji, które w tej chwili posiadamy, zainteresowanie jedną i drugą formą jest nieduże. Są to formy skierowane przede wszystkim do pokolenia młodszego. Przynajmniej takie odnosimy wrażenie. Jeśli chodzi o SkyCash, miesięcznie wpływają sumy rzędu 300-400 zł. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą formę Call Pay, tutaj zainteresowanie jest jeszcze mniejsze, ponieważ wpływają sumy na nasze konto w ilości 15-30 zł miesięcznie.